TVG9. Często spotykam się z takim no, gorzkim stwierdzeniem, że za komuny było lepiej. Nawet mówią to niekiedy ci, co z komuną walczyli. No jest to gorzkie stwierdzenie, ale no do końca nie można powiedzieć, że jest to gorzka prawda, ponieważ jednak mimo wszystko ten oligarchiczny kapitalizm zdegenerowany, który ma w sobie sporo pozostałości po komunie, on mimo wszystko jest trochę lepszy niż to, co było. Mimo wszystko. Przypomnijcie sobie Państwo chociażby kolejki do sklepów, czy no ja na przykład niedawno remontowałem dom, no wiadomo, problemy z kasą były, ale no nie było takich problemów, że skąd wziąć materiały, czy choćby najprostsze, na jakieś tam wkręty, gwoździe. A za komuny z takimi rzeczami były problemy, także związane z tymi problemami upokorzenia, bo to jeszcze nie dość, że nie było, no to jak się chciało cokolwiek, to trzeba było chodzić, prosić, stać w kolejkach. Mimo wszystko system jest drański, wredny, ale jest trochę lepszy niż za komuny. Natomiast w tym stwierdzeniu jest małe ziarenko prawdy. Z pewnością byli lepsi wtedy ludzie. Przede wszystkim istniały silne więzi rodzinne. Rodzina nie pozwalała sobie wchodzić za bardzo z butami. Społeczeństwo na to nie pozwalało. Były więzi przyjacielskie, sąsiedzkie, silniejsze. I przede wszystkim ludzie zachowali samodzielne myślenie. Mimo tej całej wrednej komunistycznej propagandy, ludzie potrafili myśleć samodzielnie, docierać do alternatywnych źródeł informacji. Nie to co dzisiaj, kiedy no, większość przyjmuje za pewnik to, co słyszą w telewizji, w oficjalnej reżimowej telewizji, czy w oligarchicznych TVN-ach, Polsatach. To traktują jako pewnik, wierzą we wszystko, co mówią im autorytety, przyjmują ich styl myślenia. Za komuny jednak ludzie się do końca nie dali i zachowali własne myślenie i zachowali naturalne społeczne więzi. Także jeśli ktoś mówi, że no za komuny było lepiej, to jeśli idzie o system, nie ma racji. Natomiast ma tutaj trochę racji, jeśli chodzi o ludzi.